Witam kochani. Kochaniutka dzisiaj dała nogę. I po prostu mi zwiała. Bo ona zawsze tak mówi. Kochaniutki, jak jest mięsko do robienia, to wiesz co, to ja nie będę ci przeszkadzać. I ja sobie po prostu pójdę. Mamy dzisiaj przygotować taką szynaczkę tutaj. O, przy okazji wam coś pokażę, bo to na pewno każdy wie. Ale na wszelki wypadek, jak robicie i was denerwuje ta deska. To zróbcie sobie coś takiego. Jak ja. Kawałek ręcznika, papieru. Lepiej takie ręczniki zmoczyć. I proszę bardzo, pod tą deseczkę sobie rozłóżcie mokry papierek. I w tym momencie już nie będzie wam tańczyła ona po całym stole. No. Dobrze. Mamy takie kawałeczki, dwa szynki wieprzowej. Musimy ją przygotować. Przygotować, kochani, do obróbki. Coś smacznego z tego ma wyjść. Ja sobie zaplanowałem, że ten mniejszy kawałeczek to pójdzie na taką szyneczkę w sosie, a ten większy prawdopodobnie będzie upieczony, ale napekujemy, zapekrujemy tą mięską i wtedy się okaże, co znowu zrobimy dalej. Jak kroimy wieprzowinkę? Wieprzowinkę zawsze kroimy w ten sposób, widzicie, tu takie włókna wzdłuż. Kroimy ją poprzek do tych włókien. Ten kotel by był taki za duży, duszony, ja robię to w ten sposób. Robię dwie porcje z tego kawałeczka. I tak jak widzicie teraz, takie no, prawie 2 cm paseczki. A no, takie zakończenie, wkładamy na bok i następne jedziemy. Dobrze. Mamy te paseczki już tutaj uklejone. To będzie, no to by był taki dość duży, mafijny obiad rodzinny. Wyjdą dwie porcje. Dobra. Tą dużą szyneczkę już mam przygotowaną, osuszoną, wytartą dobrze, ładny kawałeczek. W sumie tego mięska było, kochani, tutaj 2 kg. Co mi daje? Ja to robię z tą techniką bez wagi, ale pochwalę się, mam wagę. Bierzemy sobie moździerz. I tak. Gdzieś naczynko do ważenia. Co by tutaj wziąć? O, coś takiego. Wytarujemy sobie. I teraz sprawa podstawowa, kwestia soli. My używamy w domu tylko sól niejodowaną, tak zwaną drogową sól. Jest jod, który jest jodowany i on może zaszkodzić, po prostu przyspieszy psucie mięsa. I tutaj mamy teraz taki dowcip. Ile dać tej soli? Matematycznie zasada pekowania mówi tak, około 40 gram na kilogram mięsa. To jest bardzo dużo. Jeżeli już w rodzinie wszedłeś do mniejszej ilości soli, nie dawaj jej za dużo. Kwestia doświadczenia. Myśmy już potrafili zejść do 10 gram na kilogram mięsa. I w tym momencie właśnie postąpię tak samo. Odważam 20 gram. Soli. Dobrze. Mamy 20 gram soli. Faktycznie złona. Tą sól
wsypujemy do moździerza. Do tej soli dodajemy, kochani, ze 3 listki. No, to takie mam słuszne listki. Laurowe. Staramy się pokruszyć. Że ja nie używam cukru, to wy o tym wiecie, prawda? Dlatego kochani, Jotka mnie odcina od cukru. Ale do mięska ja muszę. Na kilogram mięska 2 gramy soli na kilogram mięska do pekowania. 2 gramy soli na kilogram mięska. Cukru. Cukier jest substancją konserwującą. Listki możemy już odłożyć. Potrzebujemy ziele angielskie. Ja już z praktyki mniej więcej wiem, ile go dać, ale tak dla was odpowiem na kilogram mięsa. Dajcie 5 kuleczek. 6. Teraz wrzucamy do moździerza. Odstawiamy. Szynkę wykrując, można dodać troszeczkę korendry. To jest dosłownie, powiedzmy tak na czubku łyżeczki. Niektórzy dają więcej. Znam takiego jednego, który daje do wszystkiego korendrę, ale nie przeginajmy już tą korendrą. W szynce ona może być. No i teraz ten cukier. Tu mamy wagę, ale ja się nie będę bawił już wagą. Pół łyżeczki spokojnie wystarczy, no 2 kg. 2 gramy się daje na kilogram mięska. Wagę możemy odrzucić. Teraz sobie to postaramy się wymieszać, potłuc moździerzą, by uzyskać w miarę jednolitą masę. Dobra, zabawa w młyn. Zatoczono. Teraz czosnek. Czosnek jest nam potrzebny. W kuchni to jest właściwie podstawowa. A tak widzę mocniejsze, większe takie ząbeczki. 2-3 ząbki dam na 2 kg mięska. Obieramy. Szkoda, że obierając pozbywamy się tego, co najbardziej aromatyczne, bo bardzo dużo aromatu jest właśnie w ustach. Myśmy się już nauczyli z kochaniutką, jak coś gotujemy, to nie obieramy tej łuski, a przekrajujemy na pół i wrzucamy tam do, załóżmy, galaretki wieprzowej. Wrzucamy razem z tą łupinką. Jest bardziej aromatyczny, bardziej taki czuć ten czosnek. A że obydwoje kochamy czosnek, w zasadzie musimy kochać, bo wiecie, co się dzieje, jeżeli by jedno kochało czosnek, a drugie nie. Podejrzewam, że w nocy byłby rozwód. Czasami przyznam, że oszukam kochaniutka, nie jadła czosnku, ja sobie zjem. No na drugi dzień mam przerąbane. No tak jest, to co nam smakuje, niekoniecznie musi innym smakować. Jak ktoś pracuje gdzieś tam w biurze, przy obsłudze klientów, gdzieś przybijają się ludzie, gdzieś tam w służbie medycznej, to nie uważajcie na czosnek! Nie wszyscy go kochają. Czosnek ja w moździerzu nie rozbijam, bo to się zrobi taki ciamcia się zrobi takim bajzer w tym moździerzu, że później wszystko się kryje. Wystarczy, że po prostu sobie go zmiażdżymy. O, ten sposób. Możemy go troszkę posiekać.
Sosnoszek jest przygotowany, gotowy. Co teraz? Teraz pasowałoby to mięsko w czymś umieścić. I co jest najlepsze do pakowania? Szkło, kamionka. My skorzystamy z kamionki, chociaż do tej ilości szynki to taki potężny gal kamionkowy nie jest konieczny. Ale i teraz zobaczcie, co robimy. Bierzemy to mięsko i tą naszą mieszaneczką posypujemy dokładnie. Ops. Posypujemy dokładnie całe mięsko. Nie zapominając o czosneczku. Dobrze. Teraz ktoś mi wyniósł pieprz. Jak ja złapię tego, co mi pieprz wyniósł. I pokus, pokus jest pieprz. Dobrze. Troszeczkę pieprzą. Pieprza to też uważać nie za dużo. Bo jeżeli później będziemy piekli, to robi się nam to piekli to mięsko, to by się zrobiło nam strasznie gorzkie. I kawałeczki tutaj rzucamy. Dodajemy pozostałą sól, tą mieszankę z przyprawami i solą. Czosneczek. Przyjemny zapach. Tak. O, wszystko dosypiemy. Okej. Teraz to wszystko wymieszać jeszcze. I postarać się tak ułożyć, żeby było jak najmniej powietrza pod tym mięskiem. Teraz się to tak ubić. O. I się nie ma co przejmować, że tam są drobne kawałki i gruby kawałek, dlatego że te drobne po prostu wcześniej zostaną wyciągnięte. Wcześniej zostaną zabrane do obiadku, który postaramy się Wam pokazać. Będzie duszona szyneczka w sosie. Kochaniutka będzie ponosiła odpowiedzialność za zupkę, a ja za drugie danie. Dobra. I tak przygotowane mięsko może się pekować kilka dni. Tutaj nie ma jakiegoś takiego sztywnego terminu, bo to w zależności od gatunku mięsa, od jakości 8-10 dni. Te drobne kawałeczki już po dwóch dniach są jak standard, gdzie dzień już można dać do obróbki, ale grubsze kawałki powyżej 8 dni. Wstawiamy do temperatury więcej 4, nie więcej jak 10 stopni. I to wszystko. No więc tak, to wędruje do lodóweczki. A co mi pozostanie? Posprzątać. I zobaczycie później, jak tego mięska będziemy robili. To już będzie gdzieś tam, może gdzieś online, na żywo. Dziękuję, na razie.